Dostałem na chwilę kawałek miasta. Niecodzienna wystawa w rozmiarze XXXL na fasadzie kamienicy przy Noakowskiego. Autorem pracy jest Jakub Wróblewski z ASP, który w betonowym Śródmieściu proponuje warszawiakom odrobinę relaksu. Zamiast banerów z reklamami, artystyczny projekt. Kolaż jest próbą wprowadzenia motywów roślinnych i zwierzęcych w betonową, pustą, szarą przestrzeń Warszawy. Ekspresyjnej grafiki trudno nie zauważyć, ma ponad 600 metrów kwadratowych. Kojarzy się z reklamą wielkoformatową, ale z drugiej strony lepiej coś takiego niż samo rusztowanie, więc taka instalacja na pewno zwraca uwagę. Jest bardzo ładna, jest taka zielona, jakieś gryzonie, krokodyle, ptaszki. To jest przyjemnie. Zawsze coś innego, prawda? To nie jest to wszędzie. Zdecydowałem się użyć dźwięku, tak żeby widz mógł uaktywniać dźwięk przechodząc pod siatką. Dlatego zmiksowaliśmy, stworzyliśmy dźwięki tropikalnej przestrzeni zwierząt, wody. To już kolejna artystyczna instalacja na remontowanych zabytkowych kamienicach. Projekt ruszył w marcu. Na czas remontów potrzebne jest ustawienie rusztowań i zdecydowaliśmy połączyć to z projektem celem użyczenia tych powierzchni artystom. Kamienica przy Noakowskiego 16 pochodzi z 1913 roku. Zostanie wyremontowana w modernistycznym stylu. Przyroda zamiast reklamowych banerów. Popieramy. To wszystko w tym serwisie. Już za chwilę raport na gorąco i pogoda. O 22.00 zapraszam na Kurier Warszawy i Mazowsza, w którym spotka się z Państwem Karolina Jakobsze. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.